Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie pierwsza wolna elekcja. Nie, 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 nie chodzi o elekcję taką zdalną, tylko o elekcję, czyli o wybór nowego władcy. Oglądamy. Kiedy umiera ostatni Zagieronów, czyli Zygmunt II August, mamy rok 1572, ogłoszono Pierwsze bez królewie, czyli okres, w którym nie ma po prostu władcy, i trzeba coś z tym zrobić, a w związku z tym, że bali się o sytuację wewnętrzną, o to, że może dochodzić do różnych no, nieprzyjemnych sytuacji na naszych ziemiach szlachta powołała tzw. konfederacje kapturowe, czyli takie związki szlachty, które miały odpowiadać za władzę w okręgach sejmikowych i pilnować, żeby tam do niczego złego nie dochodziło. Ale żeby nie być takim głosłownym, powołano również sądy, sądy, które nazwane były kapturami. Nazwa wzięła się przede wszystkim od czarnych kapturów, które były noszone przez sędziów na znak żałoby po śmierci. Króla. Celem oczywiście tych kapturów było e, zaprowadzenie porządku w kraju i e, niedopuszczenie do, tak powiedziałem, jakichś dziwnych sytuacji, które mogłyby zdestabilizować polski kraj. Do czasu wyboru nowego króla powołano tak zwanego interrexa, czyli tak zwaną osobę, która zastępuje króla. Interrex to inaczej między król Inter to jest między, rex to jest król. E, urząd ten obejmował każdorazowo najwyższy urzędnik kościelny i będzie to prymas gnieźnieński, czyli arcybiskup gnieźnieński i tym pierwszym intereksem będzie Jakub Uchański, czyli gość, którego widzimy tutaj na wizerunku. Oczywiście e, były też inne możliwości, natomiast tutaj e, chodziło też o kasztelana krakowskiego, ale że on nie do końca był katolicki, a kraj Polski jest katolicki, to zdecydowano się na tego arcybiskupa. Jakie miał kompetencje? Tenże jegomość, czyli jako funkcję Intereksa on mógł pełnić. Zwoływał on przede wszystkim sejmiki oraz Sejmy, no, czyli przede wszystkim to, co mógł zrobić wcześniej król. Kierował on administracją wewnętrzną, I taką trzecią właściwie jego kompetencją było prowadzenie polityki zagranicznej, czyli kwestia dogadania się z sąsiadami. I nie tylko, ponieważ trzeba było przecież wybrać kogo? Króla. A tych kandydatów troszeczkę do tej korony będziemy mieli. Jednak zanim dojdziemy do tej e, takiej prezentacji tych kandydatów, no, trzeba było poznać takie no, zasady główne tej polskiej elekcji. Bo przede wszystkim to musiał być katolik, i po drugie, no, to musiał być człowiek, który będzie zaakceptowany przez polską szlachtę. Ale akurat z tym nie będzie problemu, ponieważ wystarczyło im coś obiecać i zakupić właściwie ich głos w ten sposób, więc jakby tutaj kwestia e, no, powiedzmy, że finansowania polskiej szlachty nie była problemem dla władców państw ościennych. Ale e, przejdźmy do tych kandydatów. Oto oni. Pierwszy kandydat, czyli mamy Iwana IV Groźnego. To jest car moskiewski, ale jako, że moskiewski to jest prawosławny, więc jego szanse na koronę spadają właściwie do zera. Szans tych po prostu nie ma. Kolejnym kandydatem, poznajcie go, jest to Jan III Waza. To jest król szwedzki. On jest e, ożeniony z siostrą Zygmunta Augusta. Więc gdzieś tam koligacje dynastyczne są blisko, więc wcale to taka zła kandydatura by w sumie nie była. Problem polega na tym, że Szwecja jest luterańska, więc nie katolicka. A jak jest niekatolicka, no to ze względu na wyznanie nie ma szans na polską koronę. Ale on będzie myślał, on będzie analizował te swoje kroki i Zrobi coś, co przyniesie koronę jego synowi czy Zygmuntowi III w latach późniejszych. Następny człowiek, czyli Albrecht II Hohenzollern, to jest człowiek, który jest tutaj księciem pruskim, jest lennikiem polskiego władcy. No ale jak pamiętamy z lekcji poprzednich, e, prusy książęce są luterańskie, więc znowu wyznanie e, no, nie pozwala na wybór tegoż kandydata. Następnym kandydatem poznajcie Ernesta Habsburga. To jest człowiek, który jest synem cesarza, Maksymiliana II, ale no tutaj nie ma problemu wyznania, ponieważ rodzina cesarska no to jest jednak rodzina katolicka. Jednak problem jest gdzie indziej. Leżał on przede wszystkim w silnej władzy królewskiej, a polska szlachta nie chce dopuścić, żeby polscy władcy, nieważne jakie dynastie, mieli silną władzę, ponieważ oni mają swoje przywileje, swoje prawa, a nie można sobie ich od tak... Zabrać. Więc generalnie ta kandydatura Habsburga nie wzbudziła zainteresowania jakiegoś wielkiego w Polsce, co prawda w Wielkopolsce jak najbardziej tak, no bo to bliskie sąsiedztwo i chyba nie chcieli sobie robić problemów. Natomiast w skali całego państwa nie do końca go akceptowano. I ostatni kandydat, tak naprawdę przedostatni, ale dlaczego ostatni, a przedostatni, to powiem za chwileczkę. Jest to Henryk Walezjusz, czyli Brat króla Francji, Karola IX, on był katolikiem. On pochodził z dynastii rywalizujących z Habsburgami i no były dwa problemy, które wiązały się z tą postacią. Przede wszystkim w roku 1572 dochodzi do Nocy Świętego Bartomeja, czyli do wycięcia hugenotów przez katolików. No, my jesteśmy katolickim krajem, więc w sumie to nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu, ale jesteśmy krajem bez stosów, więc no, trzeba będzie coś wykombinować, żeby go troszeczkę usadzić to raz, a dwa, no mamy też sporo szlachty, która jednak jest wyznania niekatolickiego, i trzeba byłoby w jakiś sposób ustabilizować tą sytuację wyznaniową w Polsce. Eee, no i jest z Francji, czyli jakby za Habsburgami położoną. No i droga do Polski może być też ciężka i nie będzie usłana różami, ale to jest kwestia już zupełnie, zupełnie inna. Dlaczego mówiłem, że ostatni, ale jednak przedostatni? Ponieważ polska szlachta myślała jeszcze nad kandydaturą piasta, tak zwanego Polaka, który no, byłby odpowiednim kandydatem do polskiego tronu i spełniałby warunki polskiej szlachty. Jednak takowego nie znaleziono, więc propozycja po prostu upadła. Dlatego tak mówiłem przy Walezjuszu. Idziemy sobie do przebiegu tej pierwszej polskiej wolnej elekcji. Na początku zwołano Sejm Konwokacyjny, czyli Sejm, którym zatwierdzano dokładny czas elekcji oraz ustalono ostateczną liczbę kandydatów. Następnie podczas Sejmu już Konwokacyjnego który odbył się w roku 1573, uchwalono Konfederację Warszawską, czyli taki układzik, który zagwarantuje wolność religijną Rzeczpospolitej obojga narodów. Ten obraz, za mną, który tutaj widzimy, ma jakby dwie postacie. Pierwszą widzimy tam, pod jedyneczką jest Interrex, czyli jako Buchański, a pod dwójeczką mam przedstawicieli kandydatów do tronu, bo przecież chyba nie myślicie, że przyjechali oni sobie tutaj. Na tereny e, Polski osobiście. Oni mieli swoich ludzi od takiej roboty, więc to przez swoich ludzi obiecywali wróżki na wierzbie i polska szlachta łykała wszystko jak pelikany. Ale to już zbyt dużo tych porównań, może idźmy sobie e, dalej. Kolejnym krokiem było przede wszystkim e, już na Sejmie Elekcyjnym. Czyli na elekcji, wybranie tego nowego króla. Dochodziło do głosowania. W odróżnieniu od tych pozostałych sejmów, tutaj na ten sejm elekcyjny mogli zjechać wszyscy szlachcice, ponieważ obowiązywała zasada elekcji viritim, czyli osobiście. I właściwie razem, co do jednego, każdy mógł przyjechać i sobie na taką elekcję pozwolić. Oczywiście, jeśli go było stać, bo wszystko odbywało się w kamieniu pod Warszawą, a droga tam, no niestety, do tanich nie należała. W pierwszej wolnej elekcji udział wzięło prawie 40 tysięcy polskich szlachciców, którzy wybrali Henryka Walezjusza na tron polski. Dlaczego akurat on? No, to już mówiłem wcześniej przy prezentacji kandydatów. Wszystkie takie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że on będzie jedynym chyba kandydatem, który spełni warunki polskiej szlachty. Ale. To było kilka ale. Przede wszystkim miał poparcie stronnictwa antyhabsburskiego. To raz. Dwa. Obiecał polskie szlachcie, że pokryje koszty kształcenia ich dzieci, czyli młodzieży, na studiach we Francji. I to było sfinansowane z jego własnej kieszeni, a nie z polskiego skarbca. Miał poparcie Anny Jagiellonki. Ona miała obiecany ślub z tym Henrykiem po objęciu przez niego tronu. Ona starsza kobieta, tam starsza, nie starsza, no była po 50, no miał raptem dwadzieścia kilka lat, więc umówmy się, ten, ta różnica wieku była dosyć duża i nie dziwmy się, do, że do tego ślubu nie dochodzi, ponieważ Henryk migał się od tego ślubu jak tylko po prostu mógł. Następnie, już po wyborze tego Henryka Walezjusza, wysłano do Francji poselstwo z wynikiem elekcji i zaproszono przyszłego króla Polski na Ziemię Polskie. Jednak droga samego Henryka Walezego na Ziemię polskie wcale nie była taka prosta. Trwała ona ponad dwa miesiące i dociera on do Polski dopiero w 1574 roku w styczniu, a w lutym jest sama koronacja. Oczywiście, e, jeszcze przed koronacją trzeba było doprowadzić do. Zaprzysiężenia tzw. artykułów Henrykowskich oraz pakt konwenta. Same artykuły stanowiły zbiór jakby najważniejszych zasad ustrojowych w Polsce. I musimy sobie je po kolei powymieniać. Tron polski jest elekcyjny i to uniemożliwia królowi jakby wskazanie swojego następcy, choćby to był jego syn. Kolejna rzecz, czyli podatki, czy zwoływanie pospolitego ruszenia, czy wypowiedzenie wojny, jest to w kwestii. Króla, ale za zgodą Sejmu, więc musiał on mieć zgodę polskiego Sejmu. Następnie Senat decydował o polityce zagranicznej oraz o wyborze żony dla króla. Nie król, tylko Senat, więc tutaj ta Anna Jagiellonka będzie stanowić jedyną odpowiednią partię dla tego młodego człowieka. Prawo polskie oraz litewskie pozostają odrębne. Następną rzeczą jest to gwarancja. Wolności religijnej, czyli to, co mówiłem przed chwileczką, chodziło tutaj o tak zwaną Konfederację Warszawską. No i ostatnia taka rzecz, która według mnie będzie jedną z ważniejszych, jest to prawo do rokoszu przez szlachtę, czyli tego zbrojnego wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, jeśli ten tych artykułów Henrykowskim by na przykład nie przestrzegał. Co do pakta Konwenta, o których mówiłem wcześniej, to była taka jakby. Indywidualna umowa szlachty z Nowym Królem i jego osobiste zobowiązania wobec tej szlachty oraz Polski. I za każdym razem będą one oczywiście inne. Kandydaci będą mieli swoje własne, powiedzmy, działania, oferować te działania będą i będą starali się w ten sposób kupić głosy polskiej szlachty. A później to wszystko jest spisane więc takie proste to przede wszystkim nie będzie. Henryk Walezy, jak już mówiłem, był koronowany w lutym 1574 roku. Do ślubu z Anną Magielonką nie dochodzi, bo ten się miga. Siedzi on ze swoimi minionkami, czyli sługami, na zamku królewskim i właściwie ze swojej komnaty praktycznie w ogóle nie wychodzi. E no nie ma co się dziwić, ponieważ on musiał się no, ze sporymi trudnościami, problemami uporać. No przede wszystkim był Francuzem, więc znał tylko język francuski. Polskiego nie znał, no tutaj nie ma co się dziwić tak naprawdę. I łaciny również, tutaj akurat o dziwo powinien ją znać, ale no, nie był zainteresowany. Jak już wspomniałem wcześniej, na mocy artykułów Henrykowskich, tak naprawdę decyzje za niego podejmowali doradcy. Więc zarzucono mu przede wszystkim takie niezaangażowanie w sprawy polskie, no ale miał ręce związane, więc no... Nie chciało mu się chyba za bardzo tutaj rządzić. Jak już wspomniałem, miał ożenić się z Anną Magielonką, która była starsza o no, prawie 30 lat, więc no, też bym pewnie przekładał taki ślub. Jak najdłużej, byleby tylko on do skutku po prostu nie doszedł. E, jak już mówimy, od lutego roku 1574, no to rządzić długo nie będzie, bo będziemy mieli tutaj, powiedzmy, że te luty, policzymy mu te parę dni jako miesiąc, czyli luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Tyle rządził, ponieważ w czerwcu w roku 1574 Walezy po prostu ucieka. Ucieka na wieść o śmierci swojego e, brata, czyli Karola IX i przede wszystkim robi to po to, żeby objąć tron francuski. Do Polski już nigdy nie wrócił i pomimo tego, że Polacy wysłali poselstwa do e, tego naszego jeszcze wtedy króla, właściwie Henryka Walezego, to on mówił, że wróci. Ja, ja wrócę. Ale nie podawał daty, nie powiedział kiedy, jak wróci, czy wróci, więc nasza cierpliwość po prostu się musiała kiedyś skończyć, a skończyła się w maju 1575 roku. Ogłoszono jego detronizację i rozpoczęło się kolejne drugie bezkrólewie w Polsce. Henryk tak naprawdę nigdy nie zrzekł się władzy w Rzeczypospolitej i do końca swojego właściwie życia będzie tytułował się jako prawowity monarcha oczywiście Polski, będzie tytułował się Królem Polski, będzie korzystał z polskiego herbu z orzełkiem oraz z Wielkim Księciem Litewskim, korzystając oczywiście z litewskiej pogoni. To będzie oczywiście cały czas w jego powiedzmy podpisach, pod dokumentami. Nam to nie przeszkadzało, bo mówię na początku, że jest to Francja, gdzieś tam daleko, więc jakby radno. Ale jak będą się polscy władcy tytułować e, na przykład carem moskiewskim, czy królem szwedzkim, to to będzie powód do wojny, ale do Szwecji i do Moskwy w sumie mamy bliżej niż do Francji, więc... No, każdy właściwie myśli na swój własny sposób, i ten sposób myślenia zależy od punktu siedzenia. Więc w sumie, właściwie na tym możemy sobie lekcję skończyć. Dziękuję i do widzenia.